Dzień dobry. Słuchajcie, jako że dzisiaj zamieściłem ostatni materiał z targów IWA i po prostu zapragnąłem wyjść do lasu tak na parę godzin, trochę podładować baterię. Jest piękna pogoda, jest 17 stopni, więc postanowiłem, że pójdziemy poszukać wiosny, a jednocześnie pogadamy sobie na temat jakiegoś takiego podsumowania targów IWA z perspektywy tak naprawdę chyba YouTubera głównie, bo jak gdyby to jest chyba największa szkoła, którą targi mi przyniosły. Więc zapraszam. Las bardzo powoli jeszcze widać, ale budzi się do wiosny. Mam nadzieję, że już nas nic nie zaskoczy jakąś dramatycznie niską temperaturą. Dzisiaj jest wyjątkowo ciepło, 17 stopni. Co pocieszające, słuchajcie, jestem w lesie, który jest kilkaset metrów ode mnie. Po prostu nie miałem czasu na jakieś dłuższe wypady. Ale zaskakująco dosyć pozytywnie jest to, że jest tutaj bardzo dużo ludzi. Żeby uniknąć spojrzeń, musiałem zejść ze szlaku zupełnie. Trafiłem w miejsce, gdzie już raz coś nagrywałem. I było tu bardzo, bardzo dużo saren. Niestety myślę, że z powodu hałasu, który jest dookoła, mnóstwo głosów, raczej nie spotkamy tutaj żadnego zwierzaka. Nie wiem, czy to uchwycicie, ale tam mamy sarny, które swobodnie sobie się pasą. Na pewno nie uda mi się do nich podejść dość blisko, żeby wam pokazać. Ale całe stado bez większych. Kurczę, nie wiem, czy to widzicie. Patrzą się na mnie normalnie, widzą mnie, że podchodzę. Kamerą postaram się chwycić się z innej. Oj, spłoszyłem. Dobra, zmieniłem obiektyw, a nawet mi się udało jakieś zdjęcie zrobić. Ale niestety, jak się ma chód jak słoń, jest się niegramotnym, to raczej nie należy liczyć na to, że się uda podejść do dzikiej zwierzyny zbyt blisko. Więc nastukałem kilometrów i tyle się skończyło. No ale cóż, dobre i to.
warto iść do lasu, choćby na chwilę. Nie wiadomo, co spotkać w lesie. Na pewno można poznać. W kwestii podsumowania targów IWA. Czy jak gdyby... Same targi to jest w ogóle inna klasa. Tego nie można porównać na przykład z targami w Polsce, tak? Nie ma możliwości porównywania tego z targami w Polsce, a już na pewno nie można porównać tego na przykład, nie wiem, Survival Force, tak? Bo to w ogóle nie ta klasa, nie? Ogrom, ilość wystawców, klasa wystawców, to jest wszystko zupełnie, zupełnie co innego. Natomiast pomijając samą relację, tak, która mogła być lepiej zrobiona, gorzej, tak? Czy ja z tej relacji na pewno wyciągnąłem kupę doświadczenia i na pewno dostrzegłem miliard swoich błędów, które na tej relacji zostało popełnionych. No ale cóż, no to była pierwsza nasza taka relacja tego typu, z takiego wydarzenia. Mam nadzieję, że nie ostatnia, ale o tym zaraz wam powiem. Natomiast pomijając jak gdyby samą jakość relacji, którą... Pomijając w ogóle jak gdyby samą relację, merytoryczność, rzeczowość i tak dalej, targi IWA nauczyły nas jeszcze jednej rzeczy. Mieliśmy się okazję spotkać z bardzo wieloma producentami, przedstawicielami producentów, opiekunami dystrybucji i tak dalej, tak? To spowodowało, że dosyć dużo z nimi rozmawialiśmy, między innymi rozmawialiśmy z nimi o polskim rynku, jak wygląda polska dystrybucja. Między innymi rozmawialiśmy też o tym, jak wygląda współpraca polskiej dystrybucji z freelancerami, z youtuberami, z social mediami i że generalnie no, wygląda to bardzo, bardzo słabo. Co jest ciekawe, spotkaliśmy się po pierwsze z otwartością w ogóle na wszelkiego rodzaju social media, tak? To znaczy firmy zagraniczne podchodzą do social mediów zupełnie, zupełnie inaczej niż podchodzi się u nas do social mediów. To znaczy mam wrażenie, że tam social media są inaczej zupełnie traktowane. To znaczy są traktowane jako forma propagowania produktu, forma prezentacji produktu, forma reklamy, no bo to też jest jak gdyby jedna z ról social mediów, tak? Reklamy troszeczkę innej, o tym już rozmawialiśmy. Ja dzisiaj na blogu zamieściłem cały obszerny artykuł, w którym chyba trochę wylałem żal swój na temat w ogóle polskiej dystrybucji i współpracy z polską dystrybucją, z polskimi producentami i tak dalej, ale jak gdyby moje podejście do roli i jak gdyby youtubera i do tego, jaki sposób wygląda współpraca z polskimi mediami, możecie przeczytać u nas na blogu. Natomiast ciekawostką jest to, że nagle zobaczyliśmy zupełnie inny świat, tak? To znaczy zobaczyliśmy firmy, które przecież są i u nas dystrybuowane, które z zupełnie innym podejściem chcą współpracować, chcą coś zrobić, chcą coś zaprezentować. Jak gdyby zobaczycie na kanale, bo mam nadzieję, że to wszystko przyniesie niebawem jakiś efekt, tak? Natomiast pojawił się też pewien niesmak, tak, i jakby to nazwać, pewien problem, tak, dlatego że bardzo, bardzo byśmy chcieli móc relacjonować więcej takich wydarzeń jak IWA, tak, jest ISPO, jest SHOT Show w przyszłym roku w styczniu i na ten SHOT Show my byśmy się chcieli bardzo, bardzo wybrać. Niestety wyjazd na taki SHOT Show, żeby zrobić to dobrze, jest potrzebnych ze 4 osoby, ze 2 operatorów, ze 2 relacjonujących, przy czym z założeniem takim, że obydwaj relacjonujący umieją ten materiał poskładać i wypuścić do sieci. Niestety, no, próba zrobienia takiej relacji to są olbrzymie koszty. I zderzając się z tą polską rzeczywistością już przed wyjazdem na IWA, bo my próbowaliśmy znaleźć partnerów, którzy no by nam przysponsorowali trochę ten wyjazd na IWA, tak, i uzupełnienie sprzętu i tak dalej. Niestety tak naprawdę nie znaleźliśmy nikogo i cały wyjazd jest sponsorowany tak naprawdę przeze mnie, czyli po prostu wyłożyłem na to swoją własną kasę. Natomiast już na wyjazd na SHOT Show
raczej nie będę w stanie po prostu włożyć takiej kasy. Znaczy to jest prosta sprawa, słuchajcie, żeby wyjechać na short show, jak liczyłem wstępnie, żeby pojechały 4 osoby i zrobiły relację, to jest 30 tysięcy złotych. To jest kupa pieniędzy w ogóle, abstrakcja i boję się, że niestety polska dystrybucja ani polscy producenci nie będą chcieli wyłożyć takiej kasy, żeby jakikolwiek youtuber z Polski pojechał na short show. W związku z tym nie ukrywam, że po namowie wielu widzów, bo odbieram bardzo dużo różnego rodzaju wiadomości, postanowiliśmy założyć Patronite'a. I na tym Patronite'cie będziemy próbowali zebrać kasę na to, żeby na taki event pojechać. Przede wszystkim jak gdyby fokusem jest short show w przyszłym roku. To jest jak gdyby ten taki główny temat, na temat, znaczy główny fokus, na który zbieramy, jeżeli chodzi o Patronite'a. Natomiast jak gdyby nikogo nie będziemy namawiać do zostania naszymi patronami. To znaczy jak gdyby zostawiamy to w waszej woli, jeżeli chcecie, żebyśmy robili takie relacje, jeżeli chcecie, żebyśmy wybierali się na takie eventy. No i oczywiście, żebyśmy się rozwijali, tak, to oczywiście zapraszamy na waszego Patronite'a. Link od tego filmu już w następnych filmach będzie pod filmami. Oczywiście tutaj gdzieś też wam się wyświetli link do naszego Patronite'a. I jeżeli wyrażacie taką chęć, to serdecznie was zapraszamy. Natomiast będę się starał jak gdyby nienatarczywie pomijać ten temat. To znaczy ten Patronite jest, będzie, chcecie, zapraszamy, będziemy was zapraszać do Patronite'a, natomiast absolutnie nie chcemy, jak gdyby, boję się tego, żeby nie wyjść na osobę, która jak gdyby chce tą kasę z widzów wycisnąć, nie? Bo najchętniej byśmy chcieli, żeby te pieniądze popłynęły od sponsorów i od partnerów takiego wyjazdu, no ale niestety w Polsce jest to raczej niemożliwe. Stąd jak gdyby cały pomysł uruchamiania Patronite'a. Zastanawiam się też grubo na temat tego, czy nie otworzyć jakichś jak gdyby innych kanałów, czy koniecznie przez Patronite'a, natomiast jak gdyby nie znam się na tym, nigdy się tym nie interesowałem, specjalnie na razie otworzyłem Patronite'a. Jeżeli macie jakieś pomysły, no to oczywiście zapraszam was do komentarzy. Z chęcią z wami na ten temat porozmawiam. I tyle. I tyle na temat jak gdyby wniosków z targów i możliwości robienia tego typu relacji. To jest smutne, ale niestety taka jest rzeczywistość. O! Dobra, idę dalej, bo powoli zaczyna mi się zachodzić słoneczko gdzieś tam sobie, o! W tle. A jeszcze muszę stąd wyjść. A dotarłem w takie miejsce lasu, który lubię ponad wszystko, czyli takiego dość przejrzystego, niezahaszczonego. Strasznie, strasznie lubię tego typu las. Dobra, do zobaczenia.